AliExpress skrywa naprawdę dużo ciekawych produktów, które przydają się w akwarystyce. Akurat niedawno przyjechała mi taka strzykawka 20 ml z igłą o długości 30 cm. Bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś aplikuje nawozy bezpośrednio do podłoża lub walczy z glonami. Taka igła jest bardzo precyzyjna, z wężykami bywa różnie. Trzeba bardzo uważać, żeby zaaplikować na ten liść, czy ewentualnie w to miejsce podłoża, w które tak naprawdę chcemy dodać tego środku, który mamy w strzykawce. Strzykawka jest 20 ml z bardzo dobrej jakości tworzywa, przezroczystego, z też wygodnym uchwytem. Możemy sobie trzymać spokojnie jedną ręką, aplikować. Strzykawka również tutaj ma możliwość ustawienia, ile chcemy wstrzyknąć płynu. Czyli można sobie tak naprawdę rozłożyć ten płyn na całe akwarium, żeby nie patrzeć co chwila w strzykawkę, ile tego płynu zostało, który tutaj mamy do walki z glonami, czy ewentualnie nawozowego jakiegoś płynu. Więc strzykawka bardzo wygodna. Oczywiście też podaję link, gdzie taką strzykawkę można kupić na AliExpress, żebyście nie musieli szukać. Koszt w granicach 50 zł, taka strzykawka, z tego co tam widziałem na AliExpress. Coś takiego trzeba będzie zapłacić za taką strzykawkę. Za momencik wam pokażę jeszcze przy moim akwarium, które ma wysokość 45 cm, jak taka strzykawka się sprawuje. Strzykawka po zmontowaniu. Zobaczcie, że spokojnie mi sięgnie do dna. Plusem też jest to, że nawet jeżeli ją włożę sobie do wody, to igła jest jednak stalowa, prosta, więc ja mogę sobie dojść w każde jakieś nawet trudno dostępne miejsce, czy żeby zaaplikować właśnie wodę utlenioną, jeżeli coś pojawiło się na liściach, na konkretnym liściu, żeby resztę rośliny akurat nie męczyć. Spokojnie jestem w stanie zaaplikować, więc taka strzykawka jest warta moim zdaniem zainwestowania i też poczekania. Też akurat jeżeli chodzi o aplikowanie, niektórzy z tego co słyszałem aplikują nawozy bezpośrednio w podłoże, więc jest wygoda. Jedyny minus tutaj jednak może się okazać, że przy samej tafli szkła, jeżeli byśmy czyścili akurat tą przednią część, są preparaty, które wyciągają ten cały brud. Akurat z akwarium też myślałem o zakupie takiego gdzieś tam kiedyś w przyszłości, żeby jednak to akwarium było cały czas w miarę czyste. Może się okazać, że możemy porysować jednak tą taflę szkła. I chociaż tak naprawdę strzykawka nie jest zakończona jakoś mega, mega ostro, jest po prostu zakończona na równo, ale wiadomo jak to jest z metalem, jakiś zadzior i klęska gotowa, jest już porysowany zbiornik. Akurat tutaj przy takim tym ciemniejszym szkle, tym standardowym akwarium jaki ja mam, czyli takim lekko dymionym, no to nie będzie tego aż tak bardzo widać. Przy OptiWhite, gdzie to światło jest naprawdę bardzo widoczne wtedy jak się odbija od tafli szyby, no to już wtedy będzie to bardzo widoczne i może już niektórych denerwować. Więc uważajcie, jeżeli kupicie taką strzykawkę, jeżeli chodzi o taflę szkła, ale ogólnie jeżeli chodzi o dozowanie wszystkich innych tutaj płynów na rośliny czy w podłoże, jest naprawdę bardzo wygodna. Ja osobiście polecam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, co można ciekawego wyhaczyć na AliExpress i też wydaje mi się, że w miarę jeszcze cenowo przystępnego, jedynie ten czas oczekiwania. A jeżeli komuś się nie spieszy, można sobie zamówić. Moim zdaniem jest ok. Do zobaczenia.